Nikt nie chce poruszać tematu pedofilii. To największe zło, jakie czai się w naszych domach. Ale problem jest bagatelizowany. Nie chcą z nami rozmawiać, nawet ludzie z kręgu władzy. Kongresmeni, gubernatorzy, prokuratorzy. My stanowimy problem i w nas trzeba szukać rozwiązania. Dear Dad. Tato, I've come to you today. Chcę, byś wiedział, że pamiętam, jak mnie zgwałciłeś, gdy byłam mała. Zamarł i powiedział: ja cię niby zgwałciłem? To nieprawda. Kochałem cię tak, jak tylko mogłem. Był zwalistym facetem. Usiadł na łóżku obok mnie. Powtarzał: wiesz, że cię kocham. Miałam 8 lat i byłam śmiertelnie przerażona. Molestowałeś dzieci, gdy dorosłeś? Tak, wiele lat temu. Ile ich było? Co najmniej 25. Ile razy je napastowałeś? Co najmniej 1000. Włożył ręce pod kołdrę. Zaczął mnie obmacywać i wsadzać mi palce w pochwę. Byłam sztywna jak deska. Wyłączyłam świadomość. To się zaczęło, gdy miałam 6 lat, a skończyło po 15 urodzinach. Znałeś wszystkie ofiary? To nie były przypadkowe dzieci z podwórka. Nie. Znałem je. Ich rodziny też? Tak. Najczęściej byli to krewni. Pedofilia. Zbrodnia w rodzinie. Tak zaczął się mój upadek. Drodzy panowie, biorąc udział w tym przedsięwzięciu, wyrażacie zgodę na wyemitowanie nagrania. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Nie zasłonimy wam twarzy. Każdy będzie mógł was rozpoznać. Proszę, abyście stali się obrońcami dzieci i położyli kres krzywdom, jakich doznają. Zdaję sobie sprawę, że to poważne żądanie. Ale doskonale wiecie, że osiągniemy sukces, gdy uda się uratować choćby jedno dziecko, lub jeśli sprawimy, że ktoś przestanie molestować nieletnich. Przeszliście przez to. Teraz musicie zabrać głos. Jeżeli uważacie, że proszę o zbyt wiele, opuśćcie tę salę. Ale jeśli podołacie zadaniu, przejdziemy przez to razem.
Nazywam się Jeremy. Zostałem oskarżony o molestowanie seksualne 2,5-rocznego dziecka znajomych. Co się wydarzyło? W tym czasie brałem narkotyki. Wtedy to zrobiłem. Co dokładnie się stało? Włożyłem penis w odbyt dziecka. Będę szczery. To była twoja jedyna ofiara? Jak długo to trwało? Od grudnia do czerwca roku 2003. Ciebie też ktoś molestował? Tak. Ojciec. A inni? Kiedy to się skończyło? Gdy miałem ponad 16 lat. Nazywam się Jerry. Gwałciłem dzieci, molestowałem je i zmuszałem do seksu analnego. Znałem swoje ofiary. Ile ich było? W sumie 100. Może 150. Jak wpadłeś? Niektóre ofiary złożyły doniesienie. Zdawałeś sobie sprawę z tego, że możesz zostać złapany? Raczej nie. Bo gdy mnie molestowano, nie potrafiłem o tym z nikim rozmawiać. To samo słyszałem od ofiar. Kto cię napastował? Dziadek i wujek. Ile to trwało? Około 4 lat. Mówiłeś o tym komuś? Tak, ale potem miałem kłopoty. Mama ci nie wierzyła? Nie. Przestałem o tym mówić. Bo wiedziałem, że czeka mnie lanie. Masz rodzeństwo? Oni także byli molestowani? Dziadek zgwałcił starszą siostrę. W jakim wieku zacząłeś napastować dzieci? Około 15 roku życia. Był taki moment, w którym zrozumiałeś, że za chwilę przekroczysz pewną granicę? Tak. Parokrotnie. Dlaczego więc nie przestałeś? Chciałem się zaspokoić. Czułeś coś szczególnego? Tak. Po prostu było mi dobrze. Czułem odurzenie i przypływ adrenaliny. Miałem mętlik w głowie. Co poradziłbyś rodzicom, którzy chcą ochronić swoje pociechy przed grupą osób, do której kiedyś należałeś? Słuchajcie dzieci. Gdy mówią, że ktoś je dotyka, potraktujcie to poważnie, bo najprawdopodobniej mówią prawdę.
Niewielu ludziom mogłem w pełni zaufać. Każdy potrzebuje bliskich. Chciałbym wiedzieć, dlaczego mnie zawierzyłeś. Ponieważ chcesz pomóc molestowanym dzieciom. Teraz jest to dla mnie najważniejsze. Wpadłeś jak śliwka w kompot. To klienci restauracji, nauczyciele, policjanci, sędziowie. Uczyłem w szkółce niedzielnej i przez cały okres molestowania prowadziłem chór kościelny. Większość sprawców, z którymi miałem styczność, była związana z organizacjami religijnymi. Właśnie tam szuka się ofiar. Najczęściej molestują ludzie, po których się tego nie spodziewamy. Przed rodzinami stoi więc trudne zadanie. Ludzie nie rozumieją, że sprawcom nie chodzi o seks, a uczucie spełnienia i o władzę. Często zastanawiamy się, jak mogą czuć pożądanie do dzieci. Chcemy to zrozumieć. Jest to dla nas coś niewyobrażalnie okropnego. Molestowanie dzieci kojarzy się na ogół z nieodpartą chęcią odbycia stosunku seksualnego. Tymczasem chodzi raczej o potrzebę dominacji, poskromienie lęków ofiary i przekazanie jej udawanej miłości. W Stanach Zjednoczonych średni wiek napastowanych dzieci wynosi 7 lat, co znaczy, że połowa jest jeszcze młodsza. Sprawcy chcą dominować, powielają model, który znają z własnego dzieciństwa. Początkowo twierdzą, że robili to z miłości. Kiedy przejdą fazę zaprzeczania własnej winie, tłumaczymy im, że miłość i molestowanie seksualne to dwie różne rzeczy. Osoba, która kocha dziecko, chroni je. Pedofile zaczynają zdawać sobie sprawę, że tak naprawdę chodziło o zaspokajanie potrzeb seksualnych kosztem maluchów. Zauważają, jak bardzo byli skrzywieni psychicznie, gdy sądzili, że dają miłość. Można ich wyleczyć dzięki psychoanalizie, choć niewiele osób poświęca terapii należytą uwagę. Skazuje się więc ich na parę miesięcy, czy nawet lat więzienia. Po wyjściu na wolność popełniają te same lub jeszcze gorsze przestępstwa, ponieważ w zakładzie karnym ponownie mają do czynienia z dominacją. Tracą poczucie własnej wartości. Ludzie chętnie zapłaciliby za wymierzanie kar takim przestępcom, ale nie chcą finansować programów resocjalizacyjnych, które nie ograniczają wolności skazanych. Chcą na zawsze odizolować ich od reszty świata. Zależy mi tylko na tym, aby zapewnić dzieciom jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. Popieram więc wszystkie działania, które do tego prowadzą. Nie chcę jednak, żeby sprawcy znajdowali się pod wpływem bardzo silnego stresu, bo wówczas mogliby ponownie popełniać przestępstwa.
Pewien kongresmen z Oklahomy proponuje, aby osoby, które dopuszczają się molestowania nieletnich, skazywano na śmierć. Dzięki temu nikt nie popełniałby tej zbrodni kolejny raz. Ale nadal pojawialiby się nowi pedofile. Mówisz, że to zdarzyło się trzykrotnie, a naprawdę zrobiłeś to 3000 razy. Do ilu zbliżeń doszło przed zatrzymaniem? Kilkuset. Rodzice słyszą w telewizji, że porywacze, gwałciciele, sadyści i zabójcy stanowią około 2% populacji. Podświadomie czują więc, że ich dzieci są zagrożone. Boją się, że mogą być molestowane, nawet przez nianię lub sąsiada. Pewien facet dziwił się, że w jego dzielnicy był pedofil. Po prostu nikogo wcześniej tam nie złapano. Nigdy nie wiadomo, komu można zaufać. Pierwszy raz zobaczyłem te dzieci, gdy zacząłem spotykać się z żoną, wtedy jeszcze narzeczoną. Najpierw nie zwracałem na nie większej uwagi. Po pewnym czasie się przywiązałem. Ale było to uczucie natury seksualnej. Podniecałem się przy nich. Potem zacząłem je molestować. Co konkretnie robiłeś? Dotykałem genitaliów. Gdy leżałem przy dziecku, układając je do snu, oraz oralnie pieściłem jego odbyt. Ile lat miała ofiara? Na początku 4. Jak długo to trwało? Rok. Później nabrałem śmiałości i przestałem się z tym tak bardzo kryć. Dziecko wspomniało o tym mamie? Na początku nie. Kiedy jednak molestowanie trwało już około roku, chłopiec zaczął dotykać młodszego brata. Pewnego razu ich matka zobaczyła, co robi, i spytała, gdzie się tego nauczył. Mały powiedział, że ode mnie. W ten sposób się dowiedziała. Wzięła cię na rozmowę? Tak. Przyszła do mnie z mężem i chłopcem. Zapytała, czy to prawda. Do wszystkiego się przyznałem. Ojciec dziecka cię pobił? Co zrobił? Był w szoku. Powiedział, że świat staje na głowie, skoro dziecko jest molestowane przez osobę z jego własnej rodziny. Rozkazał mi, abym z tym natychmiast skończył. Chwycił małego i wyprowadził go za drzwi. Był roztrzęsiony i płakał. Zapytał, dlaczego tak nienawidzę jego syna? Odpowiedziałem, że to nieprawda.
Chciał wiedzieć, dlaczego to zrobiłem. Takim zachowaniem nie okazuje się przecież szacunku. W więzieniu długo rozważałem sens tych słów i w końcu zacząłem je rozumieć. That's your avenue towards protecting children. That's a secondary factor. If your factor is protect the children, then do that. Those that offend more. Osoby dopuszczające się molestowania nie otrzymują pomocy i dalej krzywdzą dzieci. Uważam, że nie można ich zresocjalizować. Nie sądzisz, że ludzie się zmieniają? Potrafią nauczyć się żyć inaczej? Nie. Na zawsze pozostaną dewiantami. Jak alkoholicy. Nigdy się nie zmienią. Nie wierzysz w skuteczność klubów AA? Nie. Alkoholicy mogą przestać pić, ale jeśli będzie im źle, zawsze będą chcieli sięgnąć po butelkę. W dzieciństwie byłam molestowana. Przez kogo? Znałam tych ludzi. Byli ojcami moich kolegów. Udawałam, że to nie dzieje się naprawdę. Nie czułam nienawiści. Rozumiałam, że ci mężczyźni mają problem. Uważam, że to kwestia nastawienia. Można się poddać lub nie. Stale dokonujemy wyborów. Ile miałaś lat? Gdy to się zaczęło? 9. A gdy się skończyło? 12. Mówiłaś o tym mamie? Nie. Myślałam, że to moja wina. Poza tym znałam tych mężczyzn i nie chciałam, żeby stało im się coś złego. Na przykład, żeby trafili do więzienia. Uważam, że Jezus może im pomóc. Jak zresztą każdej osobie borykającej się z depresją, uciskiem czy złością. Byłam wybuchowa i wiem, że zawsze trzeba prosić Boga o pomoc. On nas wysłucha. Kim jest ta urocza dama? Nazywam się Margaret Olson. Jesteście rodziną? Nie. To mój anioł stróż. Miałam wspaniałe życie. Nigdy nie spotkała mnie taka tragedia. Nie mogę o tym myśleć. To ohydne. Mam 89 lat. Gdy byłam mała, o takich rzeczach nawet się nie rozmawiało. Nie znano takiego zjawiska. Zboczeńcy nie chodzą w koszulkach z napisem "Jestem pedofilem". Mama wiedziała. Gdy czytała książkę, powiedziałam jej: Mamo, nie lubię, jak tatuś mnie krzywdzi. Ciągle miałam infekcję pochwy. Chodziłam po lekarzach. Ale dopiero na terapii dowiedziałam się, że świadczą one o molestowaniu. Napastował mnie kuzyn. Pewnej nocy poczułam na sobie jego dłoń. Byłam bardzo zaspana i nie wiedziałam, czy to się dzieje naprawdę. Potem włożył mi rękę pod koszulę i w spodnie. Chciałam, żeby przestał. Miałam nadzieję, że da sobie spokój, jeśli udam, że śpię. Gdy wsunął we mnie palce, przeraziłam się. Udałam, że się budzę, wtedy zabrał ręce.
Otworzyłam okienko sypialni samochodu kempingowego i powiedziałam mamie, że muszę zrobić siku. Zatrzymała się. A gdy wyszłam, powiedziałam, że muszę z nią pogadać. Wyznałam, że Daniel mnie dotykał. A ona na to: nieprawda. Po prostu wjechaliśmy na wybój. Włóż kurtkę i idź się załatwić. Dlaczego nie wierzymy dzieciom? Łatwiej zaprzeczyć, niż pogodzić się z myślą, że do tego dopuściliśmy. Feel like you're responsible for bringing the person in that did it. Family matters. Rozmowy na tematy związane z rodziną, zwłaszcza z seksualnością, są niezwykle trudne. Przestępców seksualnych traktuje się jak potwory, bo współczesne społeczeństwo ma obsesję na punkcie cielesności. 60% przypadków molestowania dopuszczają się członkowie rodziny, a nie obce osoby. Słynny badacz David Finkelhor odkrył, że 1/3 amerykańskich dziewcząt poniżej 18 roku życia jest molestowana. Najczęściej napastują ojcowie, wujkowie i bracia. Przeżywa to też 1/5 chłopców. W skali kraju daje to bardzo dużą liczbę ofiar. Parę tysięcy w hrabstwie to wierzchołek góry lodowej. Drobiazgowe badania wykazały, że aż 45% dziewcząt i 30% chłopców pamięta molestowanie seksualne. Nie chodzi tylko o gwałt, ale także o pieszczoty, czyli poważne napastowanie. To niewiarygodne, wręcz szokujące statystyki. Dlaczego się o nich nie mówi? Przecież są powszechnie znane. Instynkt samozachowawczy sprawia, że nie chcemy lub nie potrafimy uwierzyć w to, że takie rzeczy naprawdę dzieją się w otaczającym nas świecie. Gdyby morderstwa były tak powszechne jak gwałty na dorosłych i dzieciach, pisano by o tym na pierwszych stronach gazet. Skrzywdzone dzieci najbardziej boją się tego, co będzie, gdy sprawa wyjdzie na jaw. Podczas pracy z ofiarami codziennie borykam się z lękiem przed brakiem akceptacji społecznej. Nie ma jej, a w dodatku zabrała wszystkie rzeczy. Było jak w bajce. Żyliśmy w ładnym miasteczku ze świetnymi szkołami. Mieliśmy dobre prace i wspaniałe dzieci. Sąsiedzi także. Właśnie. Nie mogłam tego przewidzieć. Byłam w szoku. Daniel wie tylko, że ojciec jest w więzieniu. Jak się dowiedziałaś? Siostra powiedziała, że jej dziecko wyznało, co robił Bill. Molestował obu chłopców w dwa kolejne weekendy. To się stało pół roku temu. Bill wiedział, że musi z tym skończyć. Ale gdyby szukał pomocy psychologicznej, zostałby aresztowany. Mógł mi powiedzieć, wtedy skończyłoby się to inaczej. Ale bał się, że go opuszczę.
Chłopcy przeżyli koszmar. Opowiedz, co się stało, gdy się o wszystkim dowiedziałaś? To był najgorszy moment w moim życiu. Nie wierzyłam w to, co słyszałam. Nasza rodzina rozpadła się w okamgnieniu. To było okropne. Zanim Bill się wprowadził, mieszkaliśmy tu niecały rok. Kuzyni często bawili się razem z moimi chłopcami. Pewnego razu ich matka zorganizowała zebranie w szkole i pokazała ulotkę ze zdjęciem mojego męża. Od tego wszystko się zaczęło. Daniel stracił wszystkich kolegów. Jest załamany. Znalazłam w jego plecaku smutny list, w którym syn opisał historię pewnego głupiego ptaszka, który próbował wyprawić się na południe. Ciągle błądził, aż w końcu wpadł do oceanu. Myślał, że się topi, ale nie zauważył, że woda jest bardzo płytka. Nazywał się Daniel. To takie okropne. Jest bardzo dobrym dzieckiem. Nie zrobił nic złego. Przyszedł, bo chciał wiedzieć, co powiedzą żona i dzieci. Widziałem, jak podsłuchuje. Spojrzałem na was, on wyszedł zza drzwi. Chciał wiedzieć, co mówi jego rodzina. Nie ma zamiaru iść na terapię, więc nie przestanie molestować. Ale na pierwszym przesłuchaniu powiedział, że zdaje sobie sprawę ze swoich błędów i chce przestać. Jest krnąbrny, ale ma wyrzuty sumienia. Na pewno potrzebuje rozmowy. Gdyby wszystko przemyślał, zrozumiałby, że przez to rozpadnie się jego rodzina, a dzieci będą nieszczęśliwe, ale miał gdzieś innych. Ludzie potrafią zwodzić samych siebie. Możemy wmówić sobie, że coś jest dobre, choć w rzeczywistości jest złe. Nawet teraz mógłbym zacytować fragment Biblii, który usprawiedliwiłby moje występki. Często zdarza nam się bagatelizować różne sprawy. Molestowałem krewną. Zostałem skazany za dotykanie w lubieżny sposób obszarów intymnych osoby niepełnoletniej. Co się stało z twoją rodziną po ujawnieniu przestępstwa? Rozpadła się. Po 5 latach nadal trwa sprawa rozwodowa. Moje dzieci trafiły pod opiekę kuratorów i rodziców zastępczych. Cała rodzina doznała niewyobrażalnych krzywd, a w miarę upływu czasu jest coraz gorzej. Najbardziej cierpią ci, których najmocniej kochamy. It never goes away.
O tych przeżyciach nie da się zapomnieć. Uczymy wprawdzie ludzi, jak szczęśliwie żyć po tragedii, ale wspomnień nie można wymazać z pamięci. Pewnie dotyczy to zarówno ofiary, jak i przestępcy oraz ich rodzin. Tragedia dotyka i rani wszystkich. Rówieśnicy zawsze inaczej traktują dziecko, które jako pierwsze pozna seks. Ma to wpływ na przygody sercowe i przeżycia tej osoby. Izoluje ją od reszty. Dziesięciolatki, które od paru lat uprawiają seks, nie będą chciały słuchać opowieści koleżanek o pierwszym pocałunku. Dziś rano pomyślałam o tym wszystkim i zdziwiłam się, że w ogóle mogę normalnie żyć. Wiele przeszłam, ale muszę sobie radzić. W przeciwnym razie byłoby po mnie. Dziecko molestowane przez rodziców uczy się, że doznajemy krzywd od osób, które powinny nas kochać i bronić. Jeśli ofiara nie wyzna nikomu prawdy, skutki mogą być długofalowe. Często dzieje się to dopiero po wejściu w dorosłość. Maluch uczy się, że nie można ufać ludziom, którzy nas kochają. Skutkuje to między innymi zespołem stresu pourazowego czy nadmierną czujnością. Osoba molestowana pamięta, że skrzywdzili ją rodzice, ludzie, którzy twierdzili, że ją kochają. Boi się więc zaufać innym. Kelly opowiadała o kobietach, które były molestowane, ale przez cały okres dorastania udawały, że nic się nie dzieje. Takie osoby uważają, że chronią swoje dzieci, składając doniesienia na kolejnych partnerów czy wujków, którzy molestują ich pociechy. Nie rozumieją, dlaczego sąd uznaje, że dopuściły się zaniedbania i odbiera im prawa rodzicielskie. Udzielałem konsultacji psychologicznych osobom mającym myśli samobójcze. 90% kobiet stanowiło ofiary molestowania seksualnego. Ludzie ci nie potrafią obronić własnych dzieci przed napastowaniem. Miałam bolesne dzieciństwo. I nie chcę, aby ktokolwiek czegoś ode mnie żądał, ponieważ czuję, że i tak nie mam nic do zaoferowania. Wszystko zostało mi odebrane. Czuję się pusta. Jeśli komuś urodzą się trzy córeczki, pedofil najprawdopodobniej wybierze na swoją ofiarę tę najbardziej rozbrykaną, wygadaną i łatwo wyrażającą swoje uczucia, ponieważ jest zazdrosny o wszystkie te cechy. Gdy jest już po wszystkim, takie dziecko niejednokrotnie traci pewność siebie. Wówczas pedofil osiąga swój cel. Codziennie budziłam się z przeświadczeniem, że jestem nikim. Teraz wiem, że to nieprawda, ale kiedyś, po wszystkim, co przeżyłam, naprawdę czułam się bezwartościowa. Musimy stale udowadniać sobie, że jesteśmy coś warci. W głębi duszy wiemy, że to prawda. Ale nie potrafimy tego poczuć. Najbardziej traumatycznym i najsilniejszym przeżyciem z tamtego okresu jest samo molestowanie. Lecz fakt, że nikt nie chciał mi uwierzyć. Przez całe życie uważałam, że jestem kłamczuchą.
I'm just this frog. A moje zdanie nie ma żadnego znaczenia. And I think that's probably the worst to najgorsze przeświadczenie, jakie może towarzyszyć dorastającej osobie. Their basic backbone belief about themselves. I've done a lot of work to. Jest to wiele lepiej. Ale o tym nie da się zapomnieć. So what have you? Jakie są pańskie spostrzeżenia? What are your impressions so far? I mean, you've been with us for. Towarzyszy nam pan już 4 dni. Zaczął pan inaczej patrzeć na ten problem? Expose itself any differently to you than what you've experienced? I don't feel, me personally, nie współczuję przestępcom. Perpetrators. They brought that on themselves. Sami proszą się o surowe kary. Zacząłem za to inaczej postrzegać rodzinę ofiar, choć ich członkowie nie są bezpośrednio zaangażowani w sprawę. Bardzo ich ona dotyka. Nie powinno tak być. Przyszliśmy na spotkanie z panem Dejem. Zapraszam. Councilman Rosado. Nazywam się Mickey Rosado. Jestem radnym. Miło mi pana poznać. Edward Blackoff. Witam w Cape Coral. W czym mogę pomóc? Chciałbym przeprowadzić wywiad. W porządku, ale proszę wybaczyć, mój ubiór, jest niedziela. Jest pan radnym? Tak. Kręcimy dokument o ochronie dzieci przed molestowaniem seksualnym. Korespondowałem z panem Dejem. Oprócz nas, niewielu radnych zajmuje się tym problemem. Chcemy, aby dotyczące go przepisy objęły cały stan. Nie jestem pracownikiem socjalnym ani psychologiem. Dbam o mieszkańców. Chciałbym, aby ustawy przyjęte przez naszą Radę Miejską miały zasięg ogólnokrajowy. Bezpieczeństwo dzieci jest bezcenne. Należy jednak zadać pytanie, czy te uchwały cokolwiek zmieniają? Dlaczego je przyjęto? Do molestowania najczęściej dochodzi w domach. Przypadkowi pedofile na ulicy stanowią może 5% przypadków. Rozumiem, ale uważam, że warto zapobiec nawet tak niewielkiej części przestępstw. Ale czy nie jest to rozwiązanie doraźne? Dzięki naszym działaniom pedofile nie mogą zbliżać się do miejsc, w których przebywają dzieci, takich jak szkoły czy boiska. Nie dowiedziono istnienia związku między miejscem zamieszkania a skłonnością do recydywy. W tym mieście nie tolerujemy takich osób. Jeśli ktoś dopuści się molestowania, będzie napiętnowany do końca życia. Musimy nauczyć się zapobiegać takim tragediom. Wie pan, co zrobić, aby ojciec nie napastował dzieci? To zdarzyło się w mojej rodzinie i trwa po dziś dzień. Nie da się temu zapobiec. Ja także odczuwam wszystkie konsekwencje tego nieszczęścia. Nie można nikogo do niczego zmusić. Należy uświadamiać ludzi. W jaki sposób? Edukując społeczeństwo. Ludzie stają się tym lepsi, im większą mają wiedzę. Musimy ich zatem ciągle uczyć i starać się, aby nie dochodziło do takich sytuacji. Co robi pańska rodzina, aby poradzić sobie z problemem? Musimy podejmować bardzo ważne decyzje.
Właśnie przechodzę niezwykle trudny etap. Codziennie padamy z żoną na kolana i prosimy Boga, aby poprowadził nas właściwą ścieżką. Dla mnie, człowieka wierzącego, to jedyny sposób. W dzisiejszych czasach piętnuje się przestępców seksualnych. Takie postępowanie nie rozwiązuje problemów, a wręcz stwarza nowe. Nikt się nie zgłasza, bo system jest tak skonstruowany, że osoby z problemami w zasadzie nie mają gdzie szukać pomocy. Podobnie było kiedyś z prawem antynarkotykowym. Heroinistów przechodzących na policję zamykano na 20 lat. Ja też musiałbym wydać osobę, która chciałaby się leczyć ze skłonności do molestowania dzieci. Uważam wprawdzie, że prawo i sądy są bardzo pomocne w rozwiązaniu problemu. Ale jeśli będziemy polegać tylko na nich, osoby z dewiacjami nie będą się zgłaszać, ponieważ oznacza to natychmiastowy wyrok. Nie wysyła się ich na terapię. Można ją odbyć po kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu latach odsiadki. Nic dziwnego, że ludzie nie zgłaszają się dobrowolnie, skoro tak wygląda sytuacja rodzin dotkniętych tragedią. Na wszelki wypadek zostawiam panu wizytówkę. Drzwi tego biura są otwarte dla wszystkich. Opowiedziałem tę historię, bo sądzę, że rozmowa przynosi wiele korzyści. Po to jest ten program. Mam nadzieję, że pomogłem zmienić czyjeś życie. Dziękuję za miłe słowa. Widać, że szczery jest pana człowiek. Dziękuję. Miłej niedzieli. Zawsze jestem do państwa usług. Nie rozumiem, dlaczego osoba oddalona o 760 metrów miałaby stanowić mniejsze zagrożenie niż ta znajdująca się w odległości 300 metrów. Przestępca może być po drugiej stronie ulicy. Nie popieram stref zakazu wstępu. Nie widzę korzyści płynących z takiego rozwiązania. Moim zdaniem, trudniej sprawuje się kontrolę nad osobami przeniesionymi z miast na obszary wiejskie. Władze chcą świętego spokoju, więc udają, że coś robią. Tymczasem przepisy tylko pogarszają sytuację. Macie więc mniejszą kontrolę nad pedofilami. Tak uważam. Przestępstwa seksualne zazwyczaj popełniane są w domach, przez ludzi znanych rodzinie. Przymusowe przekwaterowania nie są zatem żadnym rozwiązaniem. Zgadza się. Do moich obowiązków należy nadzorowanie skazanych. Pukamy do ich drzwi i sprawdzamy, czy mieszkają pod podanym adresem. Jeśli nikt nie otwiera, wracamy później. Na początku mieliśmy 45 zatrzymanych i tyle samo nakazów aresztowania mężczyzn, którzy nie mieszkali tam, gdzie powinni. Taki dokument wydaje się, gdy osoby nie można zastać w domu przez 30 dni. Jeśli na terenie USA ściganego zatrzyma policja, natychmiast trafi on do więzienia. Może zostać ujęty nawet po paru miesiącach. Przez ten czas nie będziemy wiedzieć, w jakim miejscu przebywa. Musimy ustalać, gdzie znajdują się te osoby. Nie znam dokładnych danych, ale na terenie Stanów Zjednoczonych jest wiele tysięcy przestępców seksualnych o nieustalonym miejscu pobytu.
Przepisy wyglądają dobrze na papierze, ale nie ma żadnych dowodów potwierdzających ich skuteczność. Nikogo nie ma. Wszyscy twierdzą, że zostali niesłusznie oskarżeni. Albo że przyznali się do winy dla świętego spokoju. Proszę opowiedzieć o swoim życiu. To koszmar. Boję się, że je stracę, bo codziennie ktoś mi grozi. Nie obowiązują mnie restrykcyjne prawa. Nie wszyscy przestępcy seksualni są potworami, choć wrzuca się ich do jednego worka. Jestem tym zniesmaczony i zdruzgotany. Z powodu całej tej beznadziei miałem myśli samobójcze. Ludzie wytykają mojego ojca palcami w każdym barze. Śmieszy mnie to, że osądzają innych, nawet ich nie znając. Pański ojciec także nie ma spokoju. A reszta rodziny? Mama nie żyje, brat się mnie wyparł. Molestował pan krewnego? Wziąłem ślub z kobietą, która miała dzieci, przysposobiłem je. Potem żona chciała wziąć rozwód, no ponieważ się nie zgodziłem, wymyśliła wszystkie te kłamstwa. Mogę pokazać papiery. Skoro nie molestował pan dzieci, dlaczego pana skazano? Nie miałem wtedy pojęcia o prawie. Gdybym wiedział to, co teraz, wszystko wyglądałoby inaczej. Przyznał się pan do winy. Ile lat pan dostał? 10. I jeszcze 12 w placówce resocjalizacyjnej za naruszenie warunków nadzoru sądowego. Sąsiedzi nadal dokuczają? Tak. Zawiadomiłem komisariat. Wszystko mam na taśmie. Najgorsze jest to, że sąsiedzi nie dbają o dzieci. Urządzają przy nich imprezy narkotykowe i libacje. A mnie wyzywają od najgorszych. Przyznał, że jest mu trudno. Nie myśli wprawdzie o ponownym popełnieniu przestępstwa, ale zastanawia się, czy jego życie w ogóle ma sens. Mógłby pan podejść? Wiem, że skazani za przestępstwa seksualne zawsze tak mówią. Ale jestem niewinny. Żona postanowiła się ze mną rozwieść. Zazwyczaj siedzimy cicho. Chcemy, żeby sprawa rozeszła się po kościach. To jest pan Ferrante. Sessa Brakow. Miło mi. Nazywam się Bill Myers. Proszę spocząć. Wszystko w porządku? Są państwo zadowoleni? Oczywiście. Pańscy podwładni są mili, pomocni. Świetnie się z nimi pracuje. Cieszę się. Chcielibyśmy poznać pańskie zdanie na temat skuteczności ustaw. Gdy byłem mały, o tych rzeczach się nie mówiło. Dzieci były bite pasem. Gdy chodziłem na basen, widziałem pręgi na plecach kolegów. Wtedy było to normalne i powszechnie akceptowane, choć nikt o tym nie rozmawiał. Być może niewiedza wynika właśnie z tego, że pewnych tematów się nie porusza.
Młodzi są jak drzewa. Ich rozwój można kontrolować. Na działalność poradni młodzieżowych przeznacza się jednak za mało pieniędzy. Pomaganie tym ludziom przynosi społeczeństwu więcej korzyści niż próba wpłynięcia na dorosłych, którzy są zatwardziali. Dziwi mnie, że mimo alarmujących danych ciągle brakuje funduszy. Zawsze powtarzam, że molestowanie nieletnich, jakkolwiek wygląda, nigdy nie kończy się na wyroku. Skrzywdzone dzieci do końca życia dźwigają brzemię tragedii. A połowa z nich idzie w ślady swoich oprawców. Program może wyemituje HBO. Niewykluczone. Załatwcie mi koszulkę z rodziny Soprano. Wychowywali mnie rodzice zastępczy. Zostałem pedagogiem specjalnym w przedszkolu w Los Angeles i miałem z żoną 8-letnie dziecko. W grupie, którą uczyłem, był wspaniały chłopczyk. Wpadłem na pomysł, aby go przysposobić, bo żona i ja nie mogliśmy mieć kolejnego potomka. Mały często do nas przychodził. Pewnej nocy, gdy układałem go do snu, nagle wyznał, że pewna osoba, prawie ujawniłem nazwisko, włożyła mu banan do pupy. Zdziwiłem się, jak na to wpadł. W ustach dziecka takie zdanie brzmiało dziwnie, wręcz zdumiewająco. Po chwili jednak znów to powtórzył. W ciągu kolejnych 3 tygodni w szczegółowy sposób opisywał bardzo niepokojące sceny. Opowiadał na przykład, że mężczyzna brał go na kolana podczas oglądania bajek. Mały mówił: nie miałem na sobie ubrań i siadałem mu na kolanach. Dokładnie wiedziałem, co się wtedy działo. Serce mi pęka na myśl, że chłopiec, do którego będę mówił synu, przeszedł przez takie piekło. Kolejną niepokojącą oznaką było używanie zabawek w niewłaściwy sposób. Mały zdejmował ubrania z figurek żołnierzy, całował ich miejsce intymne i układał w niedwuznacznych pozycjach. Odgrywając różne scenki. Niełatwo powiedzieć dziecku, że nie można tak postępować. Właściwie pokierowanie jego zachowaniem to bardzo trudne zadanie. Nie chcemy, aby syn, jak większość ofiar molestowania seksualnego, powtarzał przeżyte traumatyczne wydarzenia. Dlatego staramy się mu pokazać, jak wygląda prawdziwa miłość. Po adopcji żona urodziła jeszcze 2 chłopców. Mamy więc 4 dzieci. 2 mają mniej niż 1,5 roku. Pragniemy, by chłopców łączyła wspaniała więź, ale musimy obserwować małego. Chcę patrzeć, jak zmieniamy pieluszki jego braciom i dotykać ich siusiaków. Nie wiem, co robić, aby pozwolić synowi na doświadczenie pełni życia rodzinnego. Nie chcemy ciągle patrzeć mu na ręce. Myślę, że musimy nadal go kochać, uważnie obserwować i kierować jego postępowaniem.
Zdecydowałbyś się na adopcję, gdybyś wiedział o tej sprawie? Z tego, co wiem, w rodzinach zastępczych bardzo często dochodzi do znęcania się i molestowania seksualnego. Nie do wiary, że tysiące dzieci przeżywają to, przez co przechodził mój syn. Bardzo się cieszę, że uratowaliśmy chociaż jego. Zrobilibyśmy to ponownie. Gdy u nas zamieszkał i zawiadomiliśmy władze o molestowaniu, znałem go już jakiś czas z przedszkola. Zapytano nas, czy decydujemy się na adopcję. Mały mówił do nas mamo i tato. Nie mogliśmy pozwolić, aby znów przeżywał koszmar. Chciałbym mu ratować kolejne dzieci. Ludzie nie chcą wypowiadać się na ten temat i odpowiadać na niewygodne pytania. Widzą tylko czubek własnego nosa. Pewna kobieta powiedziała, że nie ma zamiaru się w to angażować. Gdy zapytałem dlaczego, znów powiedziała to samo. Poważnie? To dopiero zmowa milczenia. Żebyś wiedziała. To strasznie frustrujące. Chcę uzyskać od was informacje, które złożą się w pewną całość. To pomoże nam zrozumieć zjawisko pedofilii. Przyznałem się do napastowania ośmiolatki. Zapytałem ją, czy pomóc jej w sprzątaniu pokoju. Usiadła na łóżku i wtedy ją wykorzystałem. Dotykałem jej miejsc intymnych i całowałem je. Zrobiło jej się niedobrze i powiedziała, że musi iść do łazienki. Mnie zebrało się na wymiotę, bo wiedziałem, że ona czuje, że robimy coś niewłaściwego. Podobno jesteś żonaty. Od kiedy? Od 22 stycznia ubiegłego roku. Gdy jego partnerka była w ciąży, przyszła na spotkanie, aby dowiedzieć się, jak chronić własne dziecko. Wie, co zrobiłem. Bardzo często o tym rozmawiamy. Boisz się, że mógłbyś skrzywdzić córkę? Nie. Te zachowania to tylko część mojej osobowości. Chcę się ich pozbyć, aby już nikogo nie zranić. Oglądałem nagranie, na którym była ta ośmiolatka i widziałem, jak bardzo się mnie boi. A przecież się przyjaźniliśmy. Już miałem sobie iść. Nawet narysowała mi obrazek. Bardzo cierpię. To zdarzyło się tylko raz. Jesteśmy w Oklahomie. Świetny stan. I jeszcze 20 kilometrów. Przedstaw się widzom. Nazywam się Holly Chandler. Nowa członkini ekipy. Otóż to. Podróżujemy po Oklahomie. Wspaniały stan. Pewnie, że tak. Rozmawialiśmy o tym,
że politycy nie chcą zabierać głosu w tej sprawie. To prawda. Sądzę, że jest to im nie na rękę. Nie chcą zająć się problemem. Jednak kiedyś będzie to musiało nastąpić. Co konkretnie masz na myśli, mówiąc problem? Kazirodztwo. Wiele osób ostrzega przed pedofilami chodzącymi po ulicach. Ale mało kto wspomina o tym, co się dzieje w domach. Przestępstwa seksualne wynikają z anomalii rozwojowych, nie zboczeń. Pedofile to często były ofiary. Ci ludzie nie są zboczeńcami od urodzenia. Po prostu w specyficzny sposób uzyskują zaspokojenie seksualne. Niektórzy nie widzą w dziecku człowieka, a obiekt seksualny. Zwracają uwagę na bieliznę oraz poszczególne części ciała. Mają anormalne fantazje seksualne. Masturbują się i starają się je urzeczywistnić. Często wyobrażałem sobie różne rzeczy. Byłem bohaterem tych fantazji. Sądzę, że to obrzydliwe. Ludzie są pedofilami z wyboru. Jak to możliwe? Dobre pytanie. Obiecywałem sobie, że nie będę już tego robił. Ale to nic nie dawało. Było mi z tym trudno, tylko przez pierwszy tydzień. Po kilku miesiącach molestowania, głos sumienia przestał odgrywać jakąkolwiek rolę. Wielu dewiantów to były ofiary. Wynoszą zboczenia z domu. Ojciec nie napastował mnie seksualnie, ale stosował przemoc słowną i fizyczną. Anomalie biorą się z braku miłości i zainteresowania ze strony rodziców. Mogą powstać, gdy matka nie opiekuje się dzieckiem w należyty sposób, bo mąż ją bije, lub gdy pracuje na dwa etaty i zostawia pociechę u babci. Powodem może być nawet depresja poporodowa, na którą cierpi 1/3 świeżo upieczonych matek. Zaniedbanie skutkuje nieufnością. Z mojej książki o dzieciństwie w różnych wiekach wynika, że teraz ludzie dbają o potomstwo bardziej niż kiedyś. Molestowanie dzieci jest stare jak świat. Nawet w Biblii są opisy kazirodczych związków. Wiele średniowiecznych relacji opisuje gwałty na chłopcach w klasztorach. Ktokolwiek zaryzykował stwierdzenie, że jest to naturalne? Przestępcy stale to powtarzają. Twierdzą, że w innym kraju nikt nie robiłby im problemów. Niech się przeprowadzą. Tak im mówię. Czy istniało społeczeństwo nieznające pedofilii? Nie. Nigdy. Ludzie nie potrafią zrozumieć jednego. Zdajesz sobie sprawę, że postępujesz niewłaściwie, a mimo wszystko to robisz. Chodzi o to, że kieruję się egoizmem. Gdy chcę coś osiągnąć, nie potrafię sobie tego odmówić. Nawet jeśli wiesz, że krzywdzisz dziecko,
Ofiary odrzucają wszystko, co ma związek z molestowaniem. Tak było ze mną. Wypierałem z pamięci złe wspomnienia i udawałem, że nie mają na mnie wpływu. Sądziłem więc, że nie krzywdzę dziecka, bo ono także o wszystkim zapomni. Wykorzystano mnie trzykrotnie. Potem nikomu nie potrafiłem zaufać. Stałem się oprawcą, bo nie rozwiązałem własnych problemów w odpowiednim czasie. Co sprawiło, że wybrałeś te, a nie inne dzieci? Imponowałem im. Zauważyłem, że czują przede mną respekt. Z tobą było tak samo? Tak. Zawsze służyłem dzieciom pomocą i rozpieszczałem je. Na mnie także patrzyły z szacunkiem. Rozpieszczanie to forma manipulacji drugim człowiekiem. Gdy jesteśmy dla kogoś mili, osoba ta, świadomie bądź nie, zgadza się na różne rzeczy. Można zmusić dzieci do wszystkiego. Zgadzasz się? Tak. Szuka się słabych punktów. Przynajmniej ja tak robiłem. Pokazywałem im zrozumienie. Poświęcałem dużo czasu. Poznawałem ich potrzeby i pragnienia. Ale tak naprawdę tylko udawałem. Bo to wszystko w ogóle mnie nie obchodziło. To była gra, nic więcej. Rozpieszczałem. Dawałem pieniądze. Robiłem wszystko, aby osiągnąć cel. Powinno się zwrócić szczególną uwagę na rozrywkowych i beztroskich facetów. Przyglądamy się też rodzicom. W niektórych domach dzieci nie mają głosu. Ciągle się im rozkazuje. To przykuwa naszą uwagę. Jeśli nawet taki maluch za wszelką cenę będzie próbował coś powiedzieć, ojciec i tak każe mu iść po piwo, odrobić lekcję, czy po prostu zejść mu z oczu. Dziecko czuje się odrzucone i jest narażone na atak. Zwracacie uwagę na konkretne sytuacje. Szczególnie zagrożone są uległe kobiety z dziećmi. Pamiętajcie, aby rozmawiać z pociechami. A jeśli powiedzą, że były molestowane, uwierzcie im. Nie zabraniajcie im jednak kontaktów z nieznajomymi. Pedofile radzą sobie z tym, zwyczajnie się przedstawiając. Przekonajcie dzieci, by nie milczały, kiedy ktoś próbuje je napastować. Gdy znajdą się już w bezpiecznym miejscu, niech zawiadomią jak najwięcej osób. Tak im powiedzcie. Tylko to może położyć kres działaniom pedofilów i pozbawić ich władzy. Moje ofiary powiedziały o wszystkim nauczycielowi. I co się stało? Zawiadomiono odpowiednie władze, a dzieci zabrano na przesłuchanie. Gdy przyjechałem do szkoły, wręczono mi wezwanie do sądu na rozprawę dowodową. Jest lepiej niż 10 lat temu, bo ofiary zaczęły składać doniesienia. Utworzyliśmy specjalne zespoły, które decydują o dalszych losach przestępców. Możemy sprawować nad nimi znacznie większą kontrolę. Dzięki badaniom wdrożyliśmy też nowe metody terapii dla pedofilów. As we get started.
Zanim zaczniemy, chciałbym, aby wszyscy się przedstawili. Nowo utworzony zespół oraz badania wariograficzne pozwoliły nam uzyskać większą kontrolę nad pedofilami. Jak wspomniał John, możemy ich ująć, zanim dojdzie do przestępstwa. W jaki sposób te spotkania pomagają wam w pracy? Przedstawiciele różnych służb państwowych zbierają się w jednym miejscu. Funkcjonariusze dzielą się zgromadzonymi informacjami i zdają relacje z wizyt domowych. Mówią, czy widzieli narkotyki lub dzieci. Przedstawiają też plany działania i programy terapii. Czasem policjanci zwracają uwagę na nieletnich, wzbudzających podejrzenia. Należy wówczas przeprowadzić kontrolę. Te godzinne, comiesięczne spotkania umożliwiają nam swobodną wymianę informacji, dzięki którym można ustalić, komu należy się uważnie przyjrzeć. Kilkakrotnie zapobiegliśmy tragedii. Ostatnio wariograf wykazał, że przestępca wprowadza się do matki dwojga dzieci. Natychmiast go powstrzymaliśmy. Pedofile odbywający terapię muszą poddawać się takiemu badaniu co pół roku, nawet jeśli nie dochodzi do recydywy. Większość z nich twierdzi, że ponowne popełnienie przestępstwa byłoby głupotą, bo od razu wydałoby się to podczas testu wariograficznego czy wizyty kuratora. Pozostali uczestnicy grupy wsparcia także wiedzieliby, że coś jest nie tak. Uważam, że to zapobiega recydywie. Mamy też ośrodek, w którym można nauczyć się rozpoznawania złych zamiarów, zanim dojdzie do tragedii. Prawo Oklahomy mówi, że osoby umieszczone w rejestrze przestępców seksualnych muszą odbyć terapię. Obecnie nie mamy żadnej pomocy finansowej, pozwalającej na realizowanie celów programu. A jest to przecież bardzo ważna inicjatywa. Przestępcy nie mogą sami płacić za terapię, a do kasy stanowej wpływa niewielka dotacja, którą i tak trzeba porozdzielać. Władze Oklahomy dostają 60 tysięcy na leczenie przestępców seksualnych. Ja otrzymuję $450. W końcu znajdziemy polityka, który zostanie bohaterem molestowanych dzieci. Który numer? 1901. Moje mieszkanie jest ciasne, ale mam w nim sprzęt, dzięki któremu mogę sam robić sobie dializy. Oto salon. Powiedzcie, gdzie chcecie ustawić kamerę. A to jest Zazie, mój kot. Gdy miałem 10 lat, zostałem dotkliwie pobity i zgwałcony przez tak zwanego kolegę. Człowiek ten chodził do mojej szkoły i mieszkał na tej samej ulicy. Był ode mnie starszy o jakieś 5 lat. Miał zwalistą sylwetkę.
big, heavy set guy. He should have been in. Powinien był chodzić do liceum, ale kilka razy nie otrzymał promocji. Gdy mnie zbił i zgwałcił, chodziłem do piątej klasy. Po tym zdarzeniu przyszedłem do szkoły. Moja nauczycielka rozpłakała się i powiedziała: wiem, że coś się stało, powiesz mi o tym. Mam dzieci i wnuki, umiem rozmawiać z młodymi ludźmi. Spojrzałem na nią, spuściłem wzrok, rozpłakałem się i powiedziałem, że nie mogę. Zapytała, dlaczego. Wtedy pomyślałem: człowiek, który mnie skrzywdził, siedzi teraz w sali obok. Gdybym pani wszystko wyznał, a on by się o tym dowiedział, zabiłby mnie. Czułem się jak śmieć. Nie powiedziałem jej ani słowa. Mój biologiczny ojciec czuł, że dzieje się ze mną coś złego, ale nie wiedział, o co dokładnie chodzi. Widywaliśmy się raz w roku latem. Nie miałem odwagi powiedzieć mu prawdy. Umarł, nie wiedząc, co mi się przytrafiło. Nikt nie chce o tym rozmawiać, ani rozwiązywać tego problemu. Należy zmienić prawo. Dzieci potrzebują wsparcia, a ich rodziny pomocy. Aby ludzie zaczęli rozmawiać, musimy dać im nadzieję. Maluchy nie otworzą się, jeśli będą się czuły odpowiedzialne za zło w rodzinie. Kiedy zaczynałem praktykę zawodową, odwiedzałem w domach dzieci molestowane seksualnie i przekonywałem je, aby nie odwoływały zeznań. Robi to co druga ofiara, gdy orientuje się, jaki los ma spotkać rodziców. To maluchy namówiły mnie do założenia poradni dla ojców. Gdy ojciec zostaje z rodziną, którą skrzywdził, ryzyko recydywy jest mniejsze. Wierzę w skuteczność terapii. Dzięki grupie wsparcia całkowicie się zmieniłem. Te spotkania bardzo mi pomogły. W jaki sposób? Otworzyłem się i zrozumiałem swoje błędy. Próbuję wyciągnąć z nich naukę. Co jest najważniejsze? Aby nie było więcej ofiar. Nie chodzi tylko o napastowanie, ale też o tożsamość sprawców i ich relacje z innymi. Jeśli uwierzą, że napastowanie było świadomym wyborem, wezmą pełną odpowiedzialność za swoje czyny i poczują, że mogą przestać. Terapia jest skuteczna. Tych ludzi można zmienić. Jak teraz wygląda twoje życie? Znacznie lepiej niż przed rozpoczęciem leczenia. Jest mi dobrze we własnym ciele. Kiedyś było zupełnie inaczej. Czułem się jak śmieć. Chcemy, aby byli nadzorowani i co tydzień chodzili na terapię. Lokalna społeczność powinna wiedzieć, kim są. Kogo ma zawiadomić mężczyzna, który czuje chęć urzeczywistnienia fantazji erotycznych z udziałem dziecka?
Jeśli zadzwoni na policję, i tak nie będzie można podjąć żadnych kroków, bo przecież nie dojdzie do przestępstwa. Przyjadą więc funkcjonariusze Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. Przesłuchają podejrzanego i wszystkie osoby z jego otoczenia. Pedofil nie zawiadomi więc nikogo przed molestowaniem. Czasami robi to po fakcie, ponieważ dręczy go poczucie winy. Ale wtedy nie da się już odwrócić wyrządzonych krzywd. Gdy zacząłem molestować dzieci, miałem 11 lat. 14. 7. Około 15. Należy wdrożyć programy dla młodych ludzi zachowujących się obscenicznie, aby pomóc im w pokonaniu problemów i uniknięciu sankcji karnych. Gdybyśmy leczyli dzieci i młodzież z dewiacjami seksualnymi, efekty terapii byłyby lepsze, a liczba dorosłych pedofilów mniejsza. Jaki program zapobiegania pierwszemu przestępstwu uznałby pan za skuteczny? Szkoły powinny kształtować właściwe relacje międzyludzkie. Dr Margaret Kent odwiedziła 30 nowojorskich klas licealnych, ucząc odpowiedzialnego rodzicielstwa. Po wykładach młodzież dosłownie zasypała ją listami. Wszyscy cieszyli się, że teraz mogą zostać dobrymi rodzicami, powtarzając mądre decyzje swoich rodziców i rezygnując z tych, przez które pociechy czują się poniżone. Należy uczyć dzieci, jak należy o siebie dbać. Co trzeba zmienić w szkolnictwie, aby maluchy były pod lepszą ochroną? Jak się upewnić, czy osoby mające styczność z młodymi ludźmi będą potrafiły rozpoznać oznaki molestowania oraz porozmawiać o bezpieczeństwie z rodzicami i ich potomstwem? Skrzywdzone dzieci wpisuje się na listę oczekujących. Mamy im mówić, żeby zaczekały miesiąc lub dwa? Gdybym w wieku 10 lat otrzymał odpowiednią pomoc, najprawdopodobniej nie zacząłbym molestować jako 14-latek. Chcemy pomagać dzieciom i sprawiać, by zaczęły mówić o tragedii. Większość ofiar staje się oprawcami. Jeśli przerwiemy błędne koło na wczesnym etapie rozwoju człowieka, społeczeństwo zmieni się na lepsze. Trudno to udowodnić i przekonać do pomysłu polityków. Ale według mnie pomaganie ofiarom i ich rodzinom uchroni przed molestowaniem 3 następne pokolenia. Praca z samymi pedofilami nie ma sensu. Członkowie lokalnych społeczności boją się, że przestępcy seksualni żyją w sąsiedztwie. Potrzebują wsparcia, którego w tej chwili brakuje. Obawiam się, że prawo uniemożliwia złoczyńcom resocjalizację. Ustawa zakazująca im zbliżania się do określonych miejsc jest naprawdę zła. Należy edukować społeczeństwo, bo właśnie ono ma największy wpływ na naszą pracę oraz przyjmowane ustawy. The more that we can
Gdy zapewnimy pedofilom pomoc i umożliwimy im resocjalizację, zmniejszy się ryzyko ponownego popełnienia przestępstwa. Jaki jest pan Demos? Bardzo miły. Pies został zamknięty, żona zaraz go wyprowadzi. Należy zakładać osiedlowe ośrodki pomocy rodzicielskiej. Przez pierwszy rok pracownicy odwiedzają matki, rozmawiają z nimi i oferują wsparcie. Statystyki miejscowości Boulder pokazują, że molestowanie dzieci zdarza się tam coraz rzadziej. Podatek obrotowy w wysokości 0,1% pozwoliłby na założenie ośrodka w każdym amerykańskim mieście. Społeczeństwo może wszystko zmienić. Ludzie muszą zrewidować listę priorytetów i uznać, że należy położyć kres przestępstwom seksualnym i krzywdzeniu dzieci. Trzeba rozważyć różne rozwiązania. Programy edukowania licealistów, wizyty domowe i pomoc rodzicielską można wdrożyć choćby jutro. Nikt nie powinien być ofiarą. Kazirodztwo to koniec dzieciństwa i początek walki o przetrwanie. Tak wygląda rzeczywistość skrzywdzonych dzieci. Mam nadzieję, że będę mógł pomóc. Mam już dość zadawania bólu. Zbyt dobrze to znam. To autentyczne historie. Nikt ich nie wymyślił. Powtórzę apel Sharon. Wierzcie swoim pociechom. Nawet w trakcie tej rozmowy wiele maluchów przeżywa koszmar. Chciałabym położyć temu kres. Można przestać krzywdzić dzieci, jeśli się tego chce. Musimy o tym rozmawiać ze wszystkimi napotkanymi ludźmi i zachęcać ich, aby poruszali ten temat wśród swoich znajomych. Jeśli zaczniemy o tym otwarcie mówić, świat się zmieni. Wszystko zależy od nas.
opracowanie na zlecenie Telewizji Planet Studio Armfilm. Tekst Maciej Krupiński. Czytał Daniel Załuski.